Dzisiaj taki filmik, zupełnie coś innego. Zaraz lecimy na plażę. A takie ustrojstwo mamy. Co to jest? To jest woreczek elektryczny, bo prototypowy. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać na plaży. No dobra, jesteśmy już we Władysławowie. Idę na plażę. Mam ten pokrowiec Sonika. W nim mam wszystko łącznie z takim parasolem. Natomiast ten Maciej ma od groma sprzętu i ma to jeździdełko. Dzisiaj je przetestujemy. Ja dawaj, dawaj, dawaj kierowca, ja dawaj, dawaj. Nie mam uprawnienia na to. Tak, i opowiadaj od razu, jak to wygląda. Masz guzik. Jedzie. Ale są momenty, że... O, właśnie, że nie podjedzie, trzeba pomóc temu. Siadaj, pogadamy. Co to są za silniki? To są silniczki składa dziecięcego. Trochę za słabe jak na piach. Ale wymienimy na mocniejsze, będzie okej. Ale ja mam też takie ustrojstwo dla dzieci. Takie jeździdełko, że sobie tam naciskają i jadą i tam wsteczny bieg nawet mają. Natomiast ty masz dużo większe te silniki. Tak? Kurde, ten lewy. Ty masz dużo większe te silniki, a mimo tego to nie idzie za bardzo, nie? No to jest kładzik, który tam miał 30 kg ciężaru, ale on nie jest przystosowany do jazdy po piachu. Aha. Dzisiaj próba, no dojechał, pewnie wróci, nie ma problemu, troszkę mu trzeba pomóc, ale założymy większe, trochę mocniejsze silniki, tam 50-watowe, bo są 35. 50 W można dokupić, założy się i będzie śmigać. A zwiększyć napięcie? Nie, nie potrzeba. Tylko moc silnika, bo one po prostu są za słabe. Nie? Pytanie mi się takie nasuwa, bo jak wiecie, ja mam tylko ten pokrowiec. Po co Macieju no takie ustrojstwo? Aż tyle tego sprzętu jest, jak karpiusz? To znaczy, wiek robi swoje i trochę tak... Człowiekowi się nie chce targać tego po prostu z dyskiem normalnym. Jak może samo jechać, to po co targać? Aha. Ile to mniej więcej waży? Wózek? No. Około 8 kg. Bo to z aluminium. To jest aluminiowy wózek, bo najwięcej ważą akumulatorki, bo są dwa akumulatory tam włożone, 14,7 Ah, 21 Ah, to najcięższe. A widziałeś to już gdzieś u kogoś? Nie, po prostu ja przerabiam ogólnie wózki plażowe na te duże koła dla chłopaków tu z klubu. No i trafił mi się taki kładzik, bo koła nie są tanie, a to mi się dosyć tanio trafił ten kładzik, on był tam zepsuty. I tak pomyślałem, może wykorzystać, no i wykorzystałem część tego kłada właśnie i zrobiłem taki wózeczek. Prototyp jest, nie jest może ładnie zrobiony, bo nie o to chodziło, żeby to zrobić od razu pięknie, trzeba najpierw wypróbować. No, myślę, że te silniczki wymienię, są, nie ma na AliExpressie, tam 30 zł silniczek się wymieni, dwa silniczki i będzie śmigać. Myślisz, że jest sens w budowaniu czegoś takiego? Jest faktycznie potrzeba tylu gratów włożenia na plażę? To znaczy, no to każdy różnie do tego podchodzi. No jeden bierze więcej, drugi bierze mniej. Ja lubię mieć zawsze różne tam rzeczy, nawet ołowiane, ołowie, przede wszystkim ołowi dużo, różnych ciężarków i różnych gramatur, więc to waży. No po co to nosić, jak można sobie polepszyć o to. To wszystko tutaj widzicie, to mieliśmy zmieszczone w pokrowcu, więc da się tak zrobić. Trzeba tylko ograniczać kilogramy, które się niesie, no bo te pokrowce nie wytrzymują 30 kg. Tak jak Macieja, ustrojstwo, wózek plażowy. Ale się da i w moim odczuciu, bo z tymi wózkami cisnąłem przez ostatnie 4 lata, fakt, nie elektrycznymi, lepiej mi się podoba, jak mam to po prostu w tym pokrowcu. I o tyle jest też lepsze, że w domu mam ten pokrowiec po prostu odłożony. Chcę jechać na ryby, biorę ten pokrowiec, biorę z zamrażarki tylko zestaw filecikowo-krewetkowy i lecę na plażę. Mirek, takie ustrojstwo potrzebne? Mi akurat nie. Ale ty masz taką dużą torbę, że ty byś ja też wrzucił. Właśnie od Maćka, od chłopaków dostałem na urodziny wózek. No. Ja sobie pociągnę tam. Aha. Ja mam blisko na plażę, także z samochodu, czy to parę metrów, to tam. Aha, ale... na zawodach wiadomo się, nie wie się, ale to tam przeważnie na kilometr to się pociągnie. Często się zdarza tak, Mirku,
że wózkiem gdzieś na zawodach nie wjedziesz? Nie, przeważnie się wjedzie. U nas nie ma schodów, nie? Ale jakbyśmy Orzechowo, tamte rejony, to tam ciężko chyba z wózkiem, nie? Nie wiem, to tak. Nie, zawsze tylko mi się gdzieś zawsze. Chyba tylko na rozebie jest ten problem, że rozebie. Od tej strony, gdzie są konie, gdzie jest ten parking, to tam są schody, nie? Chociaż można iść dalej i jest ten, ma taki mały wąwóz, nie? Przed zakrętem ten parking, to tam można też da zjechać wózkiem, nie? A wtedy znowu trzeba iść na prawo za cypel, nie? Aha. Na tego Leszka. Czyli dobre ustrojstwo, przyda się. Pewnie tak, no. Jak już zrobiłeś, to żebyś używał. No pewnie będę używał, bo może tutaj akurat na te plaże Władysławowskie to tak mocno nie jest potrzebny, ale jeżeli chodzi o Hel i tam jest mało zejść na plażę i tą plażą trzeba maszerować i 800 i 1000 metrów i 2000 metrów, no to wtedy jest problem, to wtedy się przyda. Tutaj mamy od wejścia blisko, dzisiaj to test, tylko i wyłącznie był test zrobiony, czy to się sprawdzić, nie, już wiadomo co przerobić, co zmienić i myślę, że na plażę właśnie tam na Hel będzie super. No i właśnie tu zachodzi pytanie, czy powiedziałeś kilometr, 800 metrów, kilometr w jedną stronę, rozumiem, 2 kilometry to da radę? Pewnie tak, no tu już mówię, 21 amperogodzin akumulatorki są, bo to powinno spokojnie wytrzymać, bez żadnego problemu. Jeszcze temperatura, nie? Bo czasami w nocy jest zimno. To nie ma znaczenia. To są żelowe akumulatory, także to temperatura na nie, nie za bardzo działa, że są spadki napięć. Zresztą jest zbudowany amperomierz, tam możesz przełączyć sobie ustrojstwo i zobaczyć, jakie jest napięcie w tej chwili na akumulatora. To będziemy Macieja tutaj nękać od czasu do czasu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Także w przyszłych filmach będziemy też się go pytać, dlaczego swojego wózka nie wziął na plażę. Dobra, no i to tyle. Cześć!